Ogólnie spawanie TIG-iem takich cienkich blaszek jest bardzo trudne. Bardzo trzeba uważać, bardzo trzeba powoli to robić. A ta zabawka przyniosła tyle efektu, że nie musi się człowiek przejmować tym, że coś przepali. Jest naprawdę, naprawdę cienkie blaszki można tym spawać i również grube. No ogólnie przyspieszyło pracę no, trzykrotnie, można powiedzieć. Naprawdę można powiedzieć trzykrotnie, nie? Bo tyle blach to robiłem przez dwa dni. No dwa dni, spokojnie. A teraz robię naprawdę trzy razy więcej. Ogólnie no nie jest niebezpieczna, jest, no jak się używa okulary oczywiście nie jest niebezpieczna. Trzeba używać okulary. Ustawienia są ogólnie łatwe. No nie wiem, no dla mnie zabawka. Ogólnie nierdzewka się dobrze spała. Czarny już tak idzie, no też fajnie się spała, ale nie tak szybko, nie? A aluminium trzeba naprawdę dużym natężeniem prądu i trzeba uważać, nie? Bo potrafi przepalić, nie? Ale ogólnie też szybciej idzie, nie? Bo TIG-iem trzeba duże przetopy robić, a tu ten przetop sam automatycznie wychodzi, nie? To jest dobre rozwiązanie do wszystkiego, tylko trzeba na początku sobie przysiąść, popróbować sobie, pogrzebać przy prądzie, pogrzebać przy tym natężeniu wszystkiego i ogólnie to idzie wszystko. No nie wiem, jeszcze nie spałem grubych, nie? Grubych elementów, bo to już nagrzewa wtedy końcówkę, nie? Tą dyszę. Ale ogólnie, no na razie bawię się, wszystko spawa w tym. No TIG-iem wiadomo, jak aluminium się spawa, trzeba nalać tego, żeby było w czym szlifować. A tutaj jak się pospawa, to chłopaki biorą na szlifiernię i dosłownie tylko raz przejadą i papierem, czy tam, czy rzepem, czy czymkolwiek i po prostu no nie ma tego, nie? Nie ma tego godzinnego szlifowania. Przyspieszenie nie tylko na spawaniu, ale też na dalszej obróbce.